Cieniutki, przepięknie wykonany i łudząco podobny do iPhone'a 6. To Chińczyk. Oppo R7. Cześć, tu android.com.pl, a nazywam się Karol Kopańko. Oppo potrafi robić tak ekstrawaganckie telefony jak na przykład model N3, ale wraz z R7 pokazuje, że potrafi się również stosować do rynkowych standardów. Siłą tego modelu jest minimalizm i elegancja jego wyglądu, dobry ekran, a także ciekawa nakładka. Sprawdźmy, czy Oppo ma czym powalczyć na średniej półce. Nowy telefon od Oppo trzyma się z prawdziwą przyjemnością. Niemal jak dzieło sztuki. Metalowa konstrukcja Unibody z zaokrąglonymi rogami dobrze leży w dłoniach. Dzięki okalającej ją ramce nie wyślizguje się nawet w spoconych dłoniach, o co w letnie opały wcale nie trudno. Telefon ma 6,3 mm grubości, a więc jest nieco grubszy niż swój poprzednik, słynący ze smukłości Oppo R5, ale w zamian oferuje zdecydowanie dłuższy czas pracy na baterii. Dokłada się do tego także mniejszy 5-calowy ekran z rozdzielczością Full HD. Wyświetlacz pokrywa zaś szkło 2,5D, co jest terminem marketingowym, a nie naukowym. W rzeczywistości wygląda to tak, że przy krawędzi szkło jest łagodnie zaokrąglone i następnie chowa się w aluminiowej ramce. Dzięki temu palce przy brzegach nie są zatrzymywane przez żadne chropowate ramki. Telefony Oppo przyzwyczaiły nas już, że przycisk odblokowywania znajdziemy w nich po lewej stronie konstrukcji, natomiast głośności po prawej. Oprócz tej trójki na dolnym pasku pod ekranem znajdziemy także panel z dotykowymi przyciskami do nawigacji. Takie rozłożenie sprawdza się świetnie i nie zabiera cennej przestrzeni wyświetlacza. Na pochwałę zasługuje też klasyczne, a nie jak w modelu N3, rozłożenie portów. Mikro USB mamy więc na dole, a wejście słuchawkowe z góry. Warto, aby chińscy inżynierowie nie eksperymentowali więcej z tym rozłożeniem. Ogólnie konstrukcja R7 pokazuje niesamowitą dbałość o szczegóły, która objawia się m.in. w małej wypustce na dole obudowy, która uniemożliwia zasłonięcie głośnika. Przez to telefon może się jednak nieco bujać na boki. Jedynym, choć niewielkim mankamentem obudowy jest wystający na niecały milimetr aparat. Na szczęście podczas testów nie sprzyjało to łapaniu zarysowań. Ekran w R7 został wykonany w technologii AMOLED i ma rozdzielczość Full HD, co przy 5-calowej wielkości panelu daje zagęszczenie 445 punktów na cal. Ekran oferuje świetny kontrast i żywe kolory w połączeniu z akceptowalnymi w codziennym użytkowaniu kątami widzenia. Niestety, co zwłaszcza widoczne w pełnym słońcu, nawet przy maksymalnym podświetleniu, ekran lubi zamieniać się w lustro, kiedy wyjdziemy na zewnątrz. R7 jest grubszy niż swój poprzednik i ma mniejszy ekran, co bardzo pozytywnie odbiło się na czasie pracy na baterii. Spokojnie wytrzymuje on dzień intensywnego użytkowania, a i starcza jeszcze do kolejnego południa. Dodatkowo ładowarka wyposażona jest w technologię szybkiego ładowania, więc telefon uratować można nawet w pół godziny. W moim przypadku w tym czasie naładował się prawie do połowy. Kolejnym polem, na którym R7 zdecydowanie się wyróżnia, jest nakładka na Androida – Color OS. Zwykle nakładki są powodem do narzekania, ale nie w tym wypadku, gdyż prosto z Chin dostaliśmy nie dość, że prześlicznie wyglądającą, to i bardzo funkcjonalną nakładkę, którą w wielu miejscach możemy modyfikować zależnie od naszych potrzeb. Nie uświadczymy tu więc menu z aplikacjami, gdyż wszystko jest dostępne na ekranie głównym, poprzedzielane widgetami. Nakładka działa bardzo szybko, nigdy się nie przycina i ma bardzo funkcjonalną taskę powiadomień z dwoma poziomami obsługi funkcji telefonu. W pierwszym mamy te, z których korzystamy najczęściej, niżej te mniej potrzebne. Szkoda jednak, że wciąż jest to starsza wersja Androida, a oficjalnych zapowiedzi co do aktualizacji na razie brak. To, co jednak zmieniło się w stosunku do modelu N3, to kolorystyka. Teraz skupiona bardziej wokół ciemnych barw i niektóre widżety, które są o niebo bardziej funkcjonalne. Na przykład widżet aparatu daje możliwość robienia zdjęć bezpośrednio z menu i pokazuje, jakie fotki robiliśmy ostatnio. Niestety nie zmienił się menedżer aplikacji. Wciąż korzysta się z niego średnio wygodnie, a i lubi się przyciąć. Nie zmienił się natomiast przebogaty wybór gestów, którymi możemy kontrolować telefon.
To nie tylko podwójne tapnięcie do wybudzenia, czy kształty na zablokowanym ekranie dla uruchomienia konkretnych aplikacji, ale również regulacja głośności, blokowanie czy sterowanie aplikacjami. Szkoda jeszcze tylko, że w trybie obsługi jedną ręką nie da się zmieniać wielkości ekranu. W środku R7 mamy zaś Snapdragona 615, czyli popularny procesor Qualcomma ze średniej półki, który wspierany jest przez 3 GB RAM-u i procesor graficzny Adreno 405. Daje to przeciętną wydajność w benchmarkach. Niestety niektóre bardziej wymagające gierki lubiły nieco przyklatkować w stresujących momentach. Ale za to surfowanie po internecie odbywało się już bez problemów. Niestety w przełączaniu się pomiędzy aplikacjami nie było widać działania tych 3 GB RAM-u. N3 z 2 GB radził sobie o wiele lepiej. Lepsza w stosunku do N3 jest także aplikacja kamery, która teraz na pierwszy rzut oka przypomina tę z iPhone'a. Pomiędzy filmem a zdjęciem możemy się bowiem przełączać jedynie smagnięciem palca. Zdjęcia możemy robić w wielu trybach, np. z HDR-em, w formacie RAW czy trybie Ultra Pixel, a także panoramy i upiększania, czy GIF-ów. Dla bardziej zaawansowanych użytkowników przewidziany jest tryb ekspercki. Szkoda tylko, że niektóre z tych dodatków trzeba sobie ściągnąć, a nie są one od razu dostępne w aplikacji. Zdjęcia mają naprawdę dobrą jakość, choć w oczy rzuca się mankament niskiej rozpiętości tonalnej, przez co kolory nie zawsze są takie jak w rzeczywistości. Sytuację ratuje nieco tryb HDR, ale mimo to R7 daleko do najlepszych modeli na rynku. Mimo tego narzekania, zdjęcia można pochwalić za dużą ilość detali i świetny tryb makro. Tylna kamera ma rozdzielczość 13 megapikseli. Przednia zaś to 8 megapikseli i choć robi niezłe selfie, to widać w nich ogromną rękę algorytmów otrzymujących. Nie najlepsze są niestety filmy, którym brakuje stabilizacji obrazu, a także odpowiedniego odwzorowania kolorów. Możemy je nagrywać w Full HD w 30 klatkach na sekundę lub w trybie slow motion czy timelapse. W mojej opinii kamera lepiej dobiera jednak ostrość niż ta w N3. W oficjalnym sklepie Oppo Style R7 można dostać za około 1500 zł, co stawia go jako konkurenta na przykład dla Asusa Zenfona 2 w najmocniejszej wersji. R7 jest bardziej kompaktowy, ma mniejszy ekran i jest nieco wolniejszy, ale za to solidniejszy i ładniejszy. Jeśli miałbym więc wybierać pomiędzy tymi dwoma telefonami, to polecałbym przejście się do sklepu, potrzymanie w dłoniach i przeklikanie się przez nakładki. Dopiero wtedy podejmiecie naprawdę dobrą decyzję, bo oba telefony są blisko siebie. Podsumowując, Oppo stworzyło solidny, elegancki i wystarczająco szybki telefon do codziennego użytkowania, z którego przeciętny użytkownik na pewno będzie zadowolony. Oby tylko Chińczycy nadążali z wypuszczaniem aktualizacji do najnowszych wersji Androida, a w przyszłości pokazali coś, co będzie w stanie konkurować z nadchodzącym OnePlus 2. Ja tymczasem dziękuję już Wam bardzo za uwagę. Jeśli filmik się Wam spodobał, zostawcie koniecznie łapki w górę, a także kliknijcie przycisk subskrypcji. Dziękuję za uwagę.